Cześć wam dzisiaj, jest Wizu Wizłanie, witam was w grze, która nazywa się Warhammer Vermintide, w serii o tym samym tytule. Gdzie mi z tym? Gdzie mi z tym? Jest ze mną Revis. Cześć! Jest ze mną Kasu. Hej ho. Siema. Ej, gdybyś się nie świecił na zielono za ścianą, to by było jeszcze lepsze. Ja. I jest jeszcze ja Loro. Jestem. Tak, i lecimy z misją, która zwie się Wieża Czarodzieja. To bodajże mieliśmy robić teraz. Wieża Czarodzieja tak. Zrobiliśmy tak, i to nam się podobało. 70% potrzebuje. No, tak, nam się podobała, tak, to ta do góry nogami, co jest. Które ostatnim razem robiliśmy na raty. Tak, i mamy też nową misję, którą będziemy mogli później, ale chcecie już wiedzieć, jak się nazywa, czy jeszcze nie, bo... Nie, na razie zrobimy tego Czarodzieja, nie, a potem... A potem będziemy sprawdzać i dostawać baty. No, a na rzekę będziemy... nie wracamy na razie. Lorem na razie dwa. Nie. Na rzekę nie. Generalnie mieliśmy plan, że Krasnolud powinien być w piwnicy i stamtąd zawsze, a nie z góry. Dlatego tak by mieliśmy było taką koncepcję. Chcieliśmy naprawić ich błąd. Ej, ja się w tej wieży magaczu jak w domu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego szczerzy ludzie jeszcze nas nie napadli. Szara magia, od co? Ten budynek spowija uroki chroni. Dobra, niech wam będzie, przewinęło. Ja, więc to ja mam taką propozycję. Puścimy Wiza do wieży magów samego, a potem po prostu stracimy. Podpalimy wieżę i mamy dwa problemy z głowy. A czy problem jest, że tamten mag jest troszkę bardziej OP w porównaniu do tego maga? Tamten mag ale wtedy się pozbędziemy tych... pozbędziemy się dwóch magów z jednym razem. Ej, podoba mi się zoom, bo on tak, jak zaczynamy mapę, to on tak leci po wszystkich postaciach i zostaje za naszymi wszystkimi postaciami, nie? No. A u mnie potem jeszcze musi zejść trochę niżej na wzrost krasnoluda. A, zabiłem tego przybyka. Au, to było bardzo głupie. Czyli co, my mamy utrzymać te cuśki na koniec na 70% lub więcej, tak? To nie chodzi o nasze życie. Tak, ale tutaj trzeba iść na dół. Tak, zwane. Spokojnie. A, nie zabiłem go. A widzę, go zabił. Assassin gdzieś tu jest. Dobra, to ja tego healing drafta może łyknę. Tam jest dużo. I jest Gazrat. Ale jakbyście go zdjęli, bo ja stoję przy śmierdzącej chmurze, w którą trochę boję się wejść. To jest nie ten rodzaj magii. Gazrat okay, żyje. Biegnę. O, znowu. I kolejna chmura. Tak. Nie wiem, co ten krasnolud jadł, bo elfa nie podejrzewam. Nigdy. A, właśnie motylki z nim wyleciały, nie chcę nic mówić. Bo mi strzeliłeś w tyłek. Przepraszam, elfie, czy ty się sypiesz motylkami? Gałązkami i motylkami. Wizu, ogarniesz? Tak. Nie ubiłem go, ale... Ale Loro, trzymamy się razem, bo tu będzie ten. Znowu assassin za nami. Dobra, oberwał. Ale jeszcze żyje. Na. Umarł, ale przeżył, tak? Umarłem. Umarłem, ale przeżyłem. Cudowne. Jak można nie lubić epoki lodowcowej? Podejdźcie tu do mnie na chwilę. Loro, to chodź. A co znalazłeś? Czy... Co tu jest? Ty też widzisz wystającą ciężkę? A, to jest pewnie do otworzenia tych drzwi. Wyście otwierali tutaj tylko ona drzwi była otwarta, tak. Uuu, to jest skrzynka? Nie! Zdołam tu skoczyć. Loro, nie zostawiaj mnie tu samego. I ta skrzynka jest pusta, idziemy stąd, nie dzięki było tego, Elfie. Ja to wytnę. Gonię was. Czy jesteśmy wszyscy relatywnie blisko, czy się pogubiliśmy? My jesteśmy blisko z krasnoludem. No, ja jestem zawsze blisko Elfa. I nigdy nie można ufać. Halo. Ostatnio kto cię wciągał? Mówisz, że ty mnie pociągałaś? Nie dziwne, ale wiesz. Loro, masz tutaj bandaże z tyłu za nami? Mam aktualnie jedne, także jak cię bomby? No, widzisz? Ej! Ja rzuciłem w nich bomby i nie zadziałały. Przeżyły, ale już teraz szybciej idzie ich zabić. Nie, dostali moim czarem, one nie zadziałały. Gdzie jest? Gdzie mnie z tym? A, to tylko krasnolud.
To brzmi to tylko krasnolud. Ciągniemy się Engel ratunku Hilfe! Śmierdzącą chmurę macie po drodze, więc jakby coś, ktoś ten. Tak bym prosił o wsparcie. Gastrat już nie żyje. Ale prosiłbym o wsparcie, na schodach jestem. Jestem strzelam. Ja też okay. Strzelam. O, zabiłam nawet, widzisz? Okej, okay, to ja sobie te bandaże złapię. Ej, widzu. Tak, gonię was. Złap sobie te bandaże. Złapałem sobie te bandaże i lecę za wami. Ale lecę bardzo szybko, bo tu coś jest! I to mogą być szczury. A ja co? Piję. Zamknęli drzwi za sobą bardzo kulturalnie. Tak? Bo podejrzewam, że coś mogło za nami wleźć przez te drzwi. Ale to są jakieś, to jest jakaś drobinka. Ja sobie... O, i widzę, przebiegłeś na potionie. Przebiegłem po potionie? Tak, siły. Aha, okej. Okay. No, magowie nie używają siły. A siły umysłu? Czasami mózgu, ale nie ten, nie bardzo. No dobra. Jestem nie tym rodzajem maga. Jestem tym rodzajem maga, który się zazwyczaj tak dziwnie śmieje. Ale pięknie strzeliłem w potelicę kolesiowi. Ej, to po... Potelicę to komu do cholery? Ej, Kasu, ale takie rzeczy to się mówi po niemiecku, nie? Pewnie na samą górę weź, Loro, tak jak gdyby strzelam, nie? Te procenty z łuku. Jest to było takie suche. Ej, właśnie. Ej, wiecie, że nam procenty rosną, jak wchodzimy coraz wyżej? Patrzcie, co znalazłem! Więcej, 38. Biorę! Ej, chwila. Co? Alfie, podlecz się i podnieś za... O, gazrat! Alfie, tu masz te podki, tak, tak. Gdzie jest ten gazrat? A, już leży. Chciał mnie zaskoczyć za rogu. Dobra, to już do was biegnę, bo tu już wszystko sprawdziłem. Widzę wszystko w porządku. Tak? Nie, bo mnie dwóch takich grubych zaszło ten w ślepej uliczce i bardzo miałem się jak z nimi. No. A ja znalazłem książeczkę. Nie wiem, czy zauważyliście, księgę znalazłem. Ja też. O! O, bardzo dobrze. Na bogato. No. Tam jest dwa potiony, amunicja i wszystko. Do kogoś chyba musimy biec, tylko nie do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, bardzo! Ja wybuchnę. Ja byłem zaraz za wami, szedłem do jeszcze jednego pokoju, który ten... Tak, żebyście wiedzieli, co się ze mną dzieje, nie? Ja chyba najdłużej będę do was biegł, bo... Bo kawałek za wami A, znalazłem. Nie przejmujcie się, walcie z grubej rury, bo tutaj ja niewiele jestem w stanie ten. Jeszcze jest ten pan na dole. A ktoś mnie postawił? Nie, zbugowałem się. Jak stałeś? Jak byłeś postawiony, ale stałeś. Okej. Okay. Jest tam jeszcze jedna podka? Z tych, co zostały z tyłu? Tam były trzy podki, widzę. Tak, ale została jeszcze jakaś? Tak. Okej, coś zostało, super. Gonię was. Ja tu zaskoczyłam, ja chyba źle zrobiłam, bo jestem tu sama. A nie, nieważne. Krasnolud jest zawsze przy mnie. Ale nie. Loro to jest już hardkorowo daleko. Jak go nic tam nie zaciupie, to będzie cud. Loro, chodź do nas. Loro, my nie mamy jak do ciebie wrócić jak coś. No, Loro, chodź, ja ty spotka siły. Którą stronę mam Ja nie chcę nic mówić, ale ten mój gnat jest w stanie zabić kilka osób naraz. Fajnie. I mi się tak wcześniej wydawało, że tych armored ratów to zabiłem dwa na raz na jeden shota. Wow. Ale poszukajmy, bo jeszcze jest jedna książeczka. Plecy, bardzo plecy! Idę. Ja się teraz gaszę. Jestem magu. Bi. Czy wy jesteście w stanie jakoś mnie pokierować? Musisz wejść do takiego pokoju, gdzie są czerwone zasłony. Nie pukać do żadnych drzwi. Ale Wizdu, nie do tej piwnicy. No, bo właśnie mnie dusiciel dorwał. No nie damy rady tam wejść. Cię złapiemy kawałek dalej. No. A czy książeczka, którą mam, dropnie jak umrę, czy...? Powinna zostać. Ale my nie będziemy mogli po nią wrócić. No, jak gdyby nie damy rady, nie ma opcji, nie mamy jak tam podskoczyć. Elf już czeka przy drzwiach, raczej.
Ja tak w ogóle tutaj są takie schodki, czy sprawdziliśmy? Nie, chodzi mi po prostu, czy książeczka wypadnie mi z ekwipunku? Tak. A to było. Nie, chyba nie, chyba jak go odrodzimy. Spłonę zaraz. Już, bo musiałem zabić stranglera, który na nas leciał. Okej. Spoko. Czarodziej sobie sam poradził. Fuu, krasnolud. Mag. Idę za wami, ale chyba powinienem... Krasnolud zawsze sobie sam radzi. Chyba, że potrzebuje alfa. Powinienem się załatać chyba, tak mi się zdaje. To się na szybko załatam i was gonię. Łataj się, bo my tutaj... Tam była ta... Mam nadzieję, że to się da wejść, bo ja nie mogłem przyspieszyć. Da się. No to wspaniale. Idzie asasin. Dobra. Nie wypadła. Coś tu jest? Okej. Skubany! Ja może sobie się podleczę i podniosę tą książkę. Okej. Taki twany. To ja chroniłem twoich pleców. Niewielkie one są. Bardzo szerokie, ale dość krótkie. I bardzo szybko się rozdwajają. Tak. Wszystko mi się rozdwaja. O, możemy już uwolnić Lora. Możemy to raz, ale pytanie, czy chcemy. Księga dropła niestety. On na mnie czyha, ja nie wiem, czy go chcemy ten. Chcemy. Ej, to jest książka. Za bardzo po prostu do przodu polecieliście, zostawiając wszystko. Nie, my myśleliśmy, że tam jest tył. Gdzie mi szczurze? Jeden z drugim, bon. Ej, przecież... Już was gonię. Gon. Zaczyna się szaleństwo. Tak. This is madness, I tell you! Dobra. O, widzę Lora i tu jest Potion. Oj. A! Złapał mnie, ale jednak próbowałem zabić. Złapał mnie, ale jednak nie. Znowu jakieś dziwne rzeczy. I niestety księgi już nie ma. Niestety, no. Tutaj masz ten health packa, Loro. Miał co. Health packa i amunicję masz. Health pack tam z tyłu. Tak, to zobaczyłem. Loro. W tą. To. Najpierw amunicja. I ponownie ci go oznaczę, bo ten. O. Dobra, łap i lecimy. Bo mam wrażenie, że zaraz będzie krucho. Rap. Broń. Cholera, idzie tu. Fuck. Idzie ten łapiący. Tak. Dobra, spalony. Dzień dobry, Elfie. I skakać teraz. Wszyscy zeszli. To ja też. Najlepsza część tego gnata, jak strzelę i po prostu w rzędzie biegną. Bum. Problem w tym, że nie przetrzymuje na wylot sojuszników. Asasyn? O. Na mnie. Wpadł. A tam jest skrzynałka. I tu jest kolejny book. Za tą książkę. O, fajnie. Może niech Hel weźmie, bo ma tendencję do nieginięcia. A bije mnie! Krasnolud! Ten skubaniec mnie tu wypchnął, czekajcie. Wiecie co, ja się tylko podleczę. Czekajcie na mnie, bo mnie ten asasin... Nie żyje. Dobra. Masz książkę? Czekamy Loro, tak, Loro i jest daleko. Czemu Loro za daleko? Daleko, bo mnie zrzucił po prostu piętro niżej. Aha, a ja spadłam wrzuciło tutaj. Do ten. I muszę całą tą dróżkę jeszcze raz przebiec. Nie do końca mi się to podoba. Oko. Ja też muszę ją przejść, więc jak gdyby... A, bo też spróbować? A, tym razem elf spadł, a krasnolud doskoczył. Takie czasy. Dziwne czasy. No dziwna wieża, dziwne czasy. Tak.
Ale ja nie wiem, zobaczymy. Jak nie będzie nic typu Strangler, to sobie poradzę. Ale czekamy tutaj. Ja sobie tam się radziłem. Do momentu, aż przyszedł właśnie pan wędkarz. No jeszcze wędkarz to wędkarz, ale gorzej jak ten. Już jestem. Okej, okay. No to chodź. Gorzej jak assassin. My chyba musimy tu nadal wchodzić w górę, nie? Tak. Czyli... Tak. Co tam znalazłeś? Tutaj góra hapsy? Jest taka trochę... Czy... To czekaj koło tych hapsów, ja bym użył. No właśnie, tu mnie pan wędkarz. Nie, 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 proszę mi go zostawić. I jest strzelając. Macie nie to? Ma. Leży. Dziękuję bardzo. Jeśli tak wszedł, choć opowiem ci. I skrzynałka. I kolejna apteczka. Czemu mamy tylko 17% tak swoją drogą? Bo teraz idziemy w bok, a nie w górę. Też nie rozumiem. Nie ogarniaj. Nie warto. Jesteśmy w komnacie iluzji, tak? Ale dlaczego ochrona drużyna? Dużego macie na plecach? Dopóki nie ma ogra, to jest dobrze. No w sumie. Bro, dziwię się, czemu ostatnio ogr nam krzyczał, a potem się... są te. A go już. O! Wow! Okej. Okay. O, plecy! Loro, biegnij, nie zatrzymuj się! Nie ma pleców. Bomba jest tutaj do podniesienia. Gdzie? Tam. Lecę, bo tam zużyłem już jedną bombkę. Tak. Lecy masz, ja już musiałem trochę podgasić, ale jestem twoim Oko. Wsparciem, bardzo, bardzo płonącym wsparciem. Jezu, ja zaraz umrę. Nie ma. Umieraj. Się przydał wsparcie. Musimy sobie radzić. Postań. Może ktoś mnie leczyć? Rebis, chcesz? Tak? Jezu, ja się boję. Dobra. Jak komuś przekazać? No, mnie po prostu musisz podleczyć, bo... Aha, dobra, czekaj, nie ruszaj się, Loro. Ale to Loro ma książkę, to... Aha, chciał... nie mogę ci dać. Nie, musisz znaleźć. Czyli bandaże muszę znaleźć. Albo Rebis, bandaże od... Hapsy? Tu są hapsy, chodźcie do mnie, tu jest dużo hapsy. Okay. Gdzie jest kasu? W środku? Tak. W środku, do góry. Loro? Już to była ta sekundka, kiedy zmieniałem baterię. Tu jest dwóch łapiących. Lecę. Dwóch łapiących. Jeden. Okej. Okay. Ktoś mi pisał, że u nich trzeba dodża zrobić do nich. Próbowałem to zrobić, ale widocznie źle zrobiłem. Loro, chodź. Nie ruszaj się. I uleczyć prawym łowcę czarownic, tak? Żeby cię musiał łowca czarownic ten. Dobra, paki pozbierane. Teraz co? Tu? I ma... mamy dalej 19%? Także ja nie wiem, o co chodzi. Ale wzrost wzrasta w tej chwili. Ale myśmy złą trasą tutaj przybiegli. Trzeba było wybierać te, które są do góry. Tak. Czyli będziemy to musieli robić parę razy. To jest najwyższy punkt. To jest 20% tylko. Czyli trzeba było inną trasą tu lecieć. Dobra, to idę do najwyższego punktu i będę tam sypał fryblami. Fryble. Nie, ja ostatnio chyba na tym stole stałem, nie? Tak, ostatnio na stole. I już dobra. Mamy punkty obronne. To stoję na stole i będę tańczył. A wy próbujcie zakryć oczy, bo to nie będzie piękne. A co, jest piątek? Nigdy nie wiemy, jaki jest dzień tygodnia, jak nagrywamy. Hmm.
to mamy. Wiecie, co to jest fajne? Można szczury rzucać w przepaść. Gdzie on jest? Nie widzę go. No kurczę, tu na dole jeden. Cztery są punkty i każdy powinien po prostu bronić punktu. Znaczy, ja mogę te dwa tylne ogarniać. Niech widzę mnie tylko osłania ze środka. Czy próbuję osłaniać? Jak coś możemy strzelać do siebie w ramach tej pomocy? Płonę. Bronię cię, magu. Zgasić. Dobra, czy tu coś jest? Nie. Czy któryś fugas Chrustas coś potrzebuje? Assassin? Czy... Assassin, tak. Słyszę szepty, ale nie wiem na kim. Na tobie krasnolud. Bardzo już dobrze. Poleciał. Nice, dobry refleks. No. Point blank, oberwał kurde. Oberwał ode mnie ze strzały też. Póki co idą na to. Trzymasz to na mnie? Okej. Okay. Dobra, już! Poodszczurzane. Exterminator. Znają się tył. Ale poszli na mnie, na szczęście. Nie na ten. Spoko, oni do nas lecą właśnie, dlatego tutaj stoję wizu, bo do nas lecą. A jak ja jestem przed tobą, to cię nie zaczepiają tak bardzo. Tak. Remis, to się dogadaliśmy. Ostrzeliwujemy go zawsze w plecy. Broń czarodziejskie znaki. Myślałem, że będziemy musieli te znaki Remis, chronić. Remis, masz w razie czego miksturkę, jakbyś potrzebowała. Nie, też tak nie. Stawiałam, że te znaki. Ty sobie we... A, dobra, nieważne, nie teraz. Teraz dopiero mamy osłonę tych wardów. One wcześniej na nas szły. Czy tu wszystkie maleństwa do mnie? Okej. Gdzieś jest Gatling. Nie wiem gdzie, nie widzę na razie, czyszczę ten. Erewizja, jak będziesz miała taką spokojniejszą chwilę, to podejdź tu do mnie, bo ja tu właśnie zatłukłem Gazmana, tylko że gaz mnie może wykończyć. Ale ty sobie podnieś tego pota, co tam leży, nie? I potem podnieś książkę. Tak, możesz. O nie! Kasu, ratuj! O, krop! Ja zapomniałem, że to jest książka, a nie grimoire. Proszę. Te? Dzięki! Loro! Lecę. Dobra. Proszę, dobra, elfie. Od jednego. Ale on chyba nie umarł. No, ja mam takiego gnata, że mój zoom zadaje ogromne obrażenia. Nie, no bo dostał ode mnie i chyba od ciebie. Też może połatam znowu. Ale nie mam granatu teraz. Jest, zrzuciłem go z powrotem. Chyba gaz. Gdzie? Pomóż Lorowi. Nie no, ja tu daję radę. To? Okej, okay, widzę poison rata, mam go. A, ja go mam. Sorry. Myślałem, że... Pamiętajcie, że trzeba oznaczać. Oznaczyłam. Kogo bardzo szybko zabiłam. Dobra, nieważne, widzę, że masz problem. Oko powinienem się utrzymać. Problem rozwiązany. Straggler idzie, czy mi się wydawało? W którą stronę? Już. Nie, już. Bo wydawało mi się, że to on sapał, ale to nie był jednak on. Nie, to mogłem być ja. jest ten. Gdzie? Nie widzę. Tutaj, już go nie ma. Okej. I wiejemy, tak? Ej, nas spadło do 18.
Jak gdyby ja nie wiem, o co z tym chodziło, naprawdę. Ja też nie, no bo spadło nam jeszcze do 18. A to tak wzrastało, opadało... Tędy generalnie. Wszyscy Team idą. Protection. Czekajcie, grzecznie zamknę drzwi. Wydaje mi się, że spapraliśmy w momencie, kiedy się rozdzieliliśmy tam, jak Loro został, to on szedł wyżej, a myśmy poszli poziomo niżej. I nas, tak. Ale ja tego nadal nie rozumiem. Jak gdyby, co to ma do specjalistów z Kavernus? Nie wiem. Dziwne to było. Nie! Żeby... Otwórz mi! Dziękuję. A to ma... potrzebujemy tego maga jednak? Tak, potrzebujemy tego maga! Ten szary jakiś dziwny, nie? Już niech będzie ognisty. O, dwie kosteczki. No, dwie książeczki myśl. Trzy. O. Berło bojowe. Postępy w realizacji kontraktu 25%. No, nie najgorzej, no ale na 4 razy wolałbym tego nie robić, tylko na ten. Dostać to maksa! Potrzebuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja się nie odzywam. Potrzebuję 4 sukcesy. No ale niestety nadal zielone. Mam coś na ludzie, mam coś dla ciebie. Dwóch mi trafień zabrakło do maksa. Dostałem niebieski Undi Grunt. Niebieski toporek. Młoty dla kwaśnoluda. Dla kwasimordy. Kwasimodo. Ej, Loro, widziałeś dzisiejszy odcinek z tego Sola? Nazwałem postać tak jak ostatnio na tym było, że da się zrobić Matylda, ma i tyldę zrobić, nie? I dało się w tej grze zrobić Matyldę. Nie! Kisłem z tego. Ja jeszcze nie zdążyłam, a muszę obejrzeć. Ja jeszcze tego nie oglądałem, ale jestem ciekaw, co to jest. Ja też bardzo. Takie bardzo, bardzo klasyczne MMO. Aha. Bardzo przyjemne, klasyczne MMO w mega chińskich klimatach, znaczy się nie ma paladynów ten, tylko są na bazie chińskich legend i ten, więc no mi się i to podoba. Jest super właśnie. Tak, nie, że Chińczycy próbują zrobić coś w pod Europie i Amerykę, tylko jak robią swoje, mi się znacznie bardziej podoba. Też właśnie wolę jak robią ten, jak robią coś swojego. Bo jak, to tak samo jak u nas. O mój Boże, myśmy w ogóle źle zrozumieli tego questa. Co tam trzeba zrobić? Musimy jak najmniej damage'ów dostać od specjalnych skavenów. No. Czyli to, że pozwoliliśmy Loro zginąć, całkowicie nas ten, bo całe hapaki mu odjęli. I to się zgadza... Teraz to przeczytałam. I to się zgadza z tym momentem, w którym nam to osiadło. No. Ale czyli im dalej dochodzimy, tym nam nie? rośnie procent, a jak dostajemy damage'a od specjali, to spada procent. No, i jak ja zginąłem, to nam nagle spadło chyba o bardzo dużo. Tak. Kłódki na nie. To co, starczy na dzisiaj? Starczy. No, to dziękuję wam, że ze mną byliście. A była ze mną Revis. Hej. Kasu. Hej. To ten, co na wiatrze stał. I Loro. Hej, To ten, tu. To ten tu. Do następnego i hej. No z tym razem czytamy ze zrozumieniem. To znaczy, mówiłem to do siebie. Nie są tam w piwnicy. Tak. Mały kotek. Mały kotek.